jesteśmy tutaj z tego względu, że wykonujemy testament Jerzego Beresia. Każdego roku, kiedy młode drzewa puszczają zielone listki, stare jest malowane na zielono, korzeń starego drzewa malujemy na zielono i to robią studenci mediacji sztuki. Jestem ja i moje koleżanki z mediacji sztuki z pierwszego roku, czyli ja Paulina, moja koleżanka Klara i koleżanka Karolina. Panowie myślę, że powinni trzymać drabinę, bo jednak jest to dość ryzykowne, gdyż drzewo jest wysokie. Jest problem pomnika. Jest problem pomnika, teraz zwłaszcza jest czas, kiedy tych pomników powstaje dosyć dużo. Intencje oczywiście są bardzo zwykle dobre, no bo tak naprawdę tu nie chodzi o przedmiot materialny, tylko chodzi o pamięć. Chodzi o to, że jakieś środowiska chcą coś upamiętnić. No ale w praktyce okazuje się, że przeważnie to są strasznie koszmarne pomniki. Bereś tutaj daje nam propozycję pomnika. To jest żywy pomnik Arena. Pomnik, który zupełnie jest czymś innym niż pomnik rozumiany tradycyjnie. Bo on z jednej strony oczywiście ma swoją symbolikę związaną z Wrocławiem, bo drzewo wyrwane z korzeniami, obrócone korzeniami do góry, jest to symbol wykorzenienia, który bardzo tutaj z Wrocławiem jest związany. Należy potraktować to jako pewną propozycję pomnika i porównać ten pomnik z wieloma innymi pomnikami. Wtedy można się zastanowić właśnie nad problemem pomnika i nad ewentualnym rozwiązaniem tego problemu. Jak postawić pewne, jak upamiętnić w przestrzeni publicznej pewne idee, jednocześnie nie szpecąc tej przestrzeni jakimiś koszmarnymi, odlanymi w brązie, wzorowanymi na XIX-wiecznych pomnikach realistycznymi figurami.